Cześć! Dzisiaj pryskam resełem, tak jak widać pogoda idzie piękna ku dobremu. Będzie może padało, może będzie na pewno padało, nie może, bo idzie czarne chmury idą. Nas na pewno zaczepią i to jest jak najbardziej dobra pora na popryskanie resemem na trawy, bo to co od razu polejemy, to od razu będzie rosło. Od razu będzie zaraz sobie rosło. No tutaj mam 2 hektary. Średnia wydajność to jest przy moim założeniu to jest 200 litrów na hektar. 200 litrów na hektar, mam zalane 500 litrów. Mógłbym 600 zalać, ale no 60 to miałaby ciężej jechać bym miał z nim. Dlatego zalałem mniej, zawsze lejemy mniej zresztą, żeby wygodniej było kierować traktorem. No tutaj tylko 4 obciążniki to trochę mało, powinno być chyba z 6 obciążników prawidłowo. Wtedy by było można 600 zalewać. Dobra, jadę, bo nie ma czasu, chmura coraz bliżej, jeszcze 2 kawałki muszę zrobić. Do tyłu. Już pompka sobie chodzi. Tutaj, gdzie mała trawa, będę trójką jechał, a tam dalej czwórką. Odjechać od drzewek trzeba, bo nie chcę tutaj nic uszkodzić. Wiadomo, ona się tam zaczepi i może się złożyć, nie? Pod siłą tam sprężyna pomaga. Ale lepiej tam uważać na spokojnie. Sobie włączam na trójeczkę, na spokojnie. Z RSL-em mam styczność już drugi raz, czyli drugi pokos. Tutaj już zawracamy się. Dwudziestka ósemka, to jak zdarzy się nakładka, to nic się nie stanie. Gorzej by było z 32, bo jak
32 zrobi się nakładkę, to może popalić. 28 jest trochę słabsza, dlatego w moim przypadku jest bezpieczniejsza. Jak dla mnie. Bo przy moim pryskaniu nakładki mogą się zdarzyć, nie? Tutaj GPS-u nie mam. To nakładki mogą się zdarzyć. Wtedy oczywiście będzie to widoczne, nie? Bo tam, gdzie nakładka będzie, to będzie widać, że mocniej, bardziej porosła. Chmury trochę skręcają na zachód. Na początku szły tak bardziej na północ, w tą stronę do nas na Suwałki, a teraz idzie tak skosem. Więc no, może trochę nas zahaczyć deszcz, oby. Tutaj tą długość na trójce sobie. Tutaj trochę nierówno jest też na tej łące miejscami. W wiosce RSM stosują trzy osoby. Trzech rolników u nas w wiosce stosuje tylko RSM. Więc no, trochę mało. Zaczęło padać trochę. Najwyżej troszeczkę zmoknę, ale tam nic się nie stanie. Lepiej, żeby sprzęt nie zamógł, czyli kamera. Tu jak sobie przejdzie teraz ta burza, to dalej będę pryskał i tak. Zaraz tutaj skończę, jadę na drugi kawałek.
jeszcze poprzeczkę na koniec zrobię, żeby dokładnie wszystko było opryskane. Widać, tam już pada sobie. Nas tutaj troszkę zahacza. Ale zawsze omija ta większa nawałnica. Trochę szkoda. Włączyłem już. Dotarłem na drugi kawałek, znaczy malutki ten kawałek właśnie. Najpierw oblecę ten mały kawałeczek, a potem pojadę na ten większy kawałek. No tak o, bo jakbym pojechał najpierw na ten duży kawałek, to nie wiem ile by mi zostało i... A tak wezmę tutaj, wypryskam tyle ile tutaj ma być. No i to co zostanie to nam na jeszcze jeden właśnie kawałek będzie. Tutaj jest chyba z 10 arów tylko, to nie wiem, 50 litrów pójdzie, trójką, czwórką sobie oblecę to i spokój. Mam żyto, znaczy przeżyto swoje 2,70. No i tutaj też było opryskane RSM-em 28. I miejscami były nakładki, to było ładnie widać jak one
jak one ściemniało, to bardziej porosło. I to wszystko będzie, o, takie kółko. Już widać, zaczyna mocny deszcz padać nawet po masce. Dlatego chyba gdzieś tutaj stanę, przeczekam. I złożę, przeczekam gdzieś w miejscu, o, nawet piorun było widać na pewno. I zaraz rozruszam dalej. Zobaczymy się na drugim kawałku. Uh-huh.